Siemanko wszystkim, Dawid Daniel z tej strony, witam Was bardzo serdecznie w mojej kolejnej wideo recenzji filmowej. Choć może powinienem powiedzieć retro recenzji filmowej. Dzisiaj chciałem porozmawiać o klasycznym filmie akcji z lat 90. A mam tutaj na myśli hit z Keanu Reeves i Sandra Bullock, a mianowicie Speed. Z polskim dopiskiem Niebezpieczna prędkość. Wyreżyserowany przez Jeana de Bont, film zadebiutował oryginalnie w kinach 7 czerwca 1994 roku, a do polskich kin trafił 31 grudnia 1994. Choć mam poniekąd wrażenie, że jest to jeden z tych filmów, który chyba już wszyscy widzieli chociaż raz w życiu, to mimo wszystko jest szansa, że może ktoś go nie widział, szczególnie ktoś może z młodszej widowni. Dlatego tradycyjnie postaram się omijać jakieś wszelkie spoilery, by nie zepsuć Wam zabawy, jeśli rzeczywiście nie mieliście nigdy okazji zobaczyć tego filmu. Speed opowiada w założeniach dość prostą historię. Młody policjant imieniem Jack, w którego wciela się w tym filmie Keanu Reeves, próbuje powstrzymać autobus o numerze 2525 przed wybuchem, który porusza się po rozgrzanych i zakorkowanych ulicach Los Angeles. Do wybuchu dojdzie, jeśli autobus zwolni poniżej 50 mil na godzinę, co jest około w zaokrągleniu 80 km na godzinę. Naszemu gliniarzowi pomaga jedna z pasażerek tego wybuchowego autobusu imieniem Annie, grana tutaj przez Sandrę Bullock. Pewnie nie skłamię, jeśli powiem, że jak ostatnio oglądałem ten film, to był to po raz pierwszy od jakichś dobrych 10 lat i muszę Wam powiedzieć, że byłem w szoku, jak dużo frajdy podczas oglądania ten film daje. Niestety tego typu filmów akcji już się nie spotyka, albo prawie się już nie spotyka. Czasami znajdzie się jakiś dobry rodzynek, że tak się wyrażam. Film od pierwszej minuty nie zwalnia, utrzymuje wartkie tempo, nawet na chwilę nie marnuje naszego czasu, co jest dużym atutem tego filmu. Oczywiście najlepsze sceny dzieją się w naszym wybuchowym autobusie, wypełnionym różnego rodzaju pasażerami, czasami trochę szalonymi. Sam autobus sprawia wrażenie dość realnego, a nierazu nie można odczuć, że jest to jakaś atrapa zbudowana gdzieś na parkingu w studiu. Wydaje się, że twórcy są w pełni świadomi, jakiego typu robią film i ani razu nie próbują go zmienić w jakieś, w cudzysłowie, filmowe arcydzieło czy filmowe dzieło sztuki. Jest to film akcji, który przede wszystkim powinien dawać frajdę podczas oglądania i w taki właśnie sposób został zrealizowany. Ale trzeba przyznać twórcom, że naprawdę im zależało na tym filmie. To widać. Dużo uwagi poświęcili wszelkim detalom znajdującym się na ekranie. Film jest wypełniony może nie powyżej przeciętnym, ale dobrym humorem. Posiada też bardzo fajny klimat takiego letniego blockbustera. No i ten niezapomniany motyw przewodni. Tej melodii chyba nie można pomylić z żadnym innym filmem. Pod względem aktorskim też jest dobrze między Keanu Reeves a Sandrą Bullock. Jest w tym filmie świetna chemia. Choć muszę powiedzieć, że postać Jacka jest na tyle przeciętna, nieskomplikowana, że chyba każdy inny aktor mógłby ją spokojnie, dobrze zagrać. Na pewno pod względem aktorskim wyróżnia się tutaj Dennis Hopper, który znakomicie wciela się w postać czarnego charakteru, którego motywy nie są tak prozaiczne, jakby się mogło na początku filmu wydawać. Wady. No cóż, poza tym, że niczym specjalnym nie wyróżnia się postać Jacka, naszego notabene głównego bohatera, można by było jeszcze wymienić to, że pod koniec filmu twórcy się troszkę pogubili. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że pogubili się, jak ma się ten film skończyć. Kilka ostatnich scen jest zrobiona w taki sposób, że każda z nich mogłaby być spokojnie zakończeniem całego filmu. W chwili, gdy mamy wrażenie, że to koniec filmu, zaczyna się kolejna scena, która również się kończy w taki sposób, jakby była zakończeniem, a tu pojawia się kolejna scena.
Tak naprawdę, moim zdaniem, film mógłby się spokojnie, dobre kilka minut wcześniej, zakończyć. Mam wrażenie, że podczas kręcenia było kilka koncepcji, jak się ma film skończyć. Twórcy nie mogli się zdecydować i po prostu wrzucili wszystko. Dobrze, pozwólcie mi teraz, że powiem kilka słów o tym wydaniu Blu-ray 4K. Jest to wydanie brytyjskie. Mamy tu do czynienia z prawdziwym 4K. Film dla tego wydania był remasterowany z oryginalnej 35 mm taśmy filmowej do 4K i wygląda naprawdę fantastycznie. Jest to jeden z lepszych transferów moim zdaniem. Obraz prezentuje się bardzo organicznie, żebym tak to nazwał. Są bardzo naturalne kolory, jest ostry, ale posiada delikatną warstwę grainu. Ma się wręcz wrażenie, że ogląda się film bezpośrednio z taśmy filmowej. Jeśli chodzi o dźwięk, to oryginalna angielska ścieżka dźwiękowa jest tutaj w formacie 5.1 DTS HD Master Audio. Nie mamy tutaj do czynienia z Dolby Atmos ani DTS:X. I z jednej strony może to i dobrze, że nie majstrowano tutaj, jakby nie patrzeć, nagrodzonym Oscarem miksem audio. To wydanie niestety nie zawiera polskiej wersji dźwiękowej ani polskich napisów. Jak zwykle link do tego wydania i do wydania polskiego zostawię Wam poniżej w opisie. Podsumowując, Speed jest niezłym filmem akcji z lat 90. z wartką akcją, dobrym humorem, niezłym takim letnim klimatem. Jest to jeden z tych filmów, na którego nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego nastroju i z każdym seansem powinien dawać sporo frajdy. A jeśli chodzi o moją, powiedzmy, zimną ocenę, to Speed otrzymuje ode mnie solidne 3,5 gwiazdki na 5 możliwych. Dobry film. Gorąco polecam. No i cóż, myślę, że to by było na tyle. Jak zwykle ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Zapraszam także do podzielenia się swoimi przemyśleniami i może jakimiś pytaniami w komentarzach poniżej. A ja zobaczę się z Wami w kolejnym filmiku. I jak zawsze, niech moc i dobre filmy zawsze będą z Wami. Darth Daniello. Over and out.